już po raz kolejny taką formułę przyjmuje piknik, że jest jednocześnie dzień otwarty naszych placówek. Chcemy pokazać, jak żyjemy na co dzień, ale jednocześnie też pokazać, jak wspaniale się bawimy. W czasie tego pikniku odbywa się wiele ciekawych konkurencji i sprawnościowych, i artystycznych, i fotograficznych. Także każdy znajdzie coś dla siebie, każdy się odnajdzie i spędzi czas na pewno w miłym gronie i podczas wspaniałej zabawy. Nasza szkoła nawiązała 3 lata temu współpracę z komandosami, z jednostką wojskową komandosów z Lublińca. Tak, 3 lata temu zaczęliśmy współpracę z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych tu w Częstochowie. Pani dyrektor zwróciła się do jednostki o pomoc, o wsparcie, takie typowo militarne wsparcie przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez tutaj w szkole. A jednocześnie, jak to definicja współpracy mówi, coś od siebie też tam daje. Ta współpraca rzeczywiście wspaniale się układa, jest bardzo owocna, dzieci są zachwycone, uczą się odpowiedzialności, uczą się musztry w takim zdrowym, dobrym wymiarze. Także bardzo się cieszymy, że komandosi nas wspierają i bardzo za to dziękujemy. Obawy nasze były oczywiście duże, ponieważ wiemy, że jest to szkoła specjalna, w której wychowankowie są dziećmi o różnym tam zdolności, niepełnosprawności umysłowej, ale nasze obawy rozwiały po prostu pierwsze kontakty, kiedy moi żołnierze wracali z tych imprez, które tu organizowaliśmy, zadowoleni, szczęśliwi, że tyle miłości, tyle uczuć dostali od tych dzieci. Idziesz? Idę. A czemu nie tu pomalowany na twarzy? Patrycja, czemu to jest pomalowana? Daj, pomalujemy cię. Nie jest cicho ciemno. Daj, tu pomalujemy cię, Patrycja. Nie jest. Patrycja, Sebastianem. Szybko, pięknie się wciągałeś. Wciągałeś się rewelacyjnie, brawo. Do końca. Spotkania, w których uczestniczymy tutaj w szkole, nie tylko w szkole, ponieważ jeździmy też z wychowankami szkoły na wycieczki wszelkiego rodzaju. Moi żołnierze biorą udział z nimi w tych wycieczkach, zwiedzając muzea, zwiedzając duże miasta. Ale chodzi nam o kontakt. Zdecydowanie. Dzieci nabierają takiej właśnie dyscypliny, rozumieją wtedy lepiej polecenia, wiedzą, że warto się starać, bo każde dobre zachowanie znajduje swoją nagrodę później właśnie podczas takiego pikniku. Mamy też swoje ukryte też rzeczy, z których korzystamy, ponieważ jednym z kierunków działań specjalnych, których na co dzień robimy w jednostce wojskowej, jest wsparcie militarne. Uczymy się po prostu pracować ze społeczeństwem cywilnym, a tu jest naprawdę szerokie pole do popisu. Niżej. Pani Kamilo, pani pokaże. Niżej, no, jeszcze. Dobrze. Stań. Weź broń. Przez opony, prosto. Przez opony, raz.
przewodniczącą? Oczywiście. Brawo, Jola. Proszę, spokojnie, spokojnie. Ma ten już byłeś już? Super, Jolcia. A już na pędzy. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ej, teraz prawą nogę daj na plinę z prawej strony. O, to zostaw, to mi zostaw. Teraz... Dla każdego człowieka, nie mam na myśli tylko tutaj biologicznych rodziców, ale dla każdego człowieka, który kocha i szanuje życie, dziecko jest wielkim skarbem, jest wielkim darem. I właśnie to dzisiejsze wydarzenie, które jeszcze nawiązuje do 1 czerwca, więc do Światowego Dnia Dziecka, przypomina nam o tym, że wszyscy, czy pracujemy w szkole, czy jesteśmy panią ekspedientką w sklepie, czy murarzem, który pracuje na budowie, lekarzem. Każdy z nas powinien przykładać ogromną wagę do bezpieczeństwa i do rozwoju dzieci. Pamiętam niedawno wypowiedź położnej, która mówiła, że dla niej każde narodziny dziecka to Boże Narodzenie. I kiedy tutaj patrzymy na te szczęśliwe, biegające, cieszące się wieloma atrakcjami dzieci, jest to dla nas bardzo czytelny znak, że dziecko ma prawo do szczęścia, dziecko ma prawo do miłości, ale osiągnie to tylko dzięki życzliwości dorosłych. Patrzę na straż pożarną. Ci ludzie są do wszystkiego, do kota na drzewie, do łabędzia, do szerszeni, do wypadków. Ale dzisiaj znaleźli czas, by odrobinę radości przynieść dzieciom, nasi komandosi z Lublińca. To są właśnie ludzie dorośli, którzy dzielą się szczęściem z dziećmi, którzy uczą dzieci radości, przyjaźni, bo są dla tych dzieci przyjaciółmi, przynoszą im radość, przynoszą im bezpieczeństwo. Myślę, że niejedno dziecko nigdy nie miałoby możliwości, nie będzie miało możliwości pojechać quadem z bliska, nie dotknie samochodu strażackiego, nigdy nie będzie miało możliwości zobaczyć tak pięknej orkiestry, może gdzieś tylko na ekranie telewizora, a dzisiaj mają to wszystko w zasięgu ręki. A więc jest to piękny dar ludzi dorosłych dla dzieci, aby one rozwijały się i były szczęśliwe. To musi przejść w drugą stronę. To zostaw na razie. Przejdź sobie nogami tam. No i przyczep sobie. Spokojnie, przyczep. O, tak. Super. No i idziesz dalej. Nie słucham. No to ciężkie, to ciężkie, to ciężkie. Ile tych kilogramów? Ile tych kilogramów znoszą? Możemy zrobić.